W sobotę w Ogorzelcu koło Kamiennej Góry odbyło się uroczyste przekazanie miejscowej ochotniczej straży pożarnej nowego małego wozu Forda Transita. Ford ma napęd na 4 koła, dwulitrowy silnik diesla. Zastąpił 34-letniego Żuka. OSP Ogorzelec nadal korzystać będzie ze średniego wozu Stara 266. Podczas uroczystości wóz otrzymał imię Włodek. To na cześć drucha Włodzimierza Respondka. Wójt Patryk Strauss przekazał strażakom kluczyki do Forda, dowód rejestracyjny i wiaderko z akcesoriami do czyszczenia pojazdu. Przedstawiciele instytucji, które wspomagały zakup, otrzymały podziękowania od jednostki OSP. Samochód kosztował 266 tysięcy złotych. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu z kilku źródeł. Samochód kosztował 266 200 zł. Wyłoniliśmy w trybie przetargu najtańszą ofertę. Ford Transit, rok produkcji 2016. Udało nam się pozyskać 154 tysiące środków z zewnątrz. Aby jak najmniej na ten cel wyłożyć z budżetu gminy, składaliśmy wnioski i otrzymaliśmy dofinansowanie z Komendy Głównej, Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra. Z gminy Kamienna Góra na ten cel przeznaczyliśmy 112 200 zł. Skąd na to były pieniądze i czy to już wchodzi w tą kwotę? Nie, samochód, ta kwota, o której powiedziałem, to jest koszt samego samochodu bez wyposażenia, ale jednostka OSP Ogorzelec jest jedną z lepiej wyposażonych jednostek ochotniczych straży pożarnych z racji tego, że należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako jedna z dwóch, dwie z sześciu jednostek OSP z terenu gminy Kamienna Góra. Także to jest to wyposażenie, które było, tak, przekładka ze starego 34-letniego Żuka, który odmówił już posłuszeństwa w zeszłym roku. Podwyższy stan bezpieczeństwa. Zdecydowanie, tym bardziej, że jest to wóz lekki, również bardzo potrzebny do szybkiego natarcia, do ratownictwa na drogach, ale także do gaszenia pożarów na łąkach, które tutaj bardzo często się zdarzają. Tu dojechać na przykład dzisiaj, no to jest wyczyn. Tak, wyczyn, a nie wszędzie też ze względu na takie ukształtowanie terenu jedzie tutaj średni albo ciężki samochód, także taki wóz lekki to jest.